Siemaszko, jestem Pepetem Games. Witam Was, Rzekowski, pewnie wiedzcie. Kontrolujemy remont u klientki, czyli bierzemy się za domy. Czekajcie, gdzie to było? Maile. Także. Kontynuuj. Gdzie to troszkę porobimy? Czyli inaczej, dokończymy to, co było już zaczęte w poprzednim odcinku. A dość tego sporo było, można powiedzieć. Jak się nie mylę. Chyba ogólnie, co mi się zdaje, to chyba tutaj to chyba ogarniałem wcześniej, bo widzę, że tu coś już mi nie styka porównaniu do poprzedniego odcinka, ale ja mogę się to oczywiście mylić, tak? Bo byliśmy tak. O, więc nie, tutaj nie byliśmy. Więc tutaj musi posprzedawać praktycznie każdy mebel, każdą jedną rzecz. No, dużo tego jest, tak? Na początku odcinka także zachęcam do zostawienia apeczki w komentarzu życzę mojego oglądania. Dobra, sprzedajemy co się da, ile się da, ile po prostu klient, bądź klientka, bo nie wiem nawet jakiej płci był ta osoba. To dziwnie zabrzmiało. To ogarniamy, tak? Robimy tu na po całości. Tutaj drzwi zostają, może przełączniczki te zostają, dobra. No zobaczmy, tu tutaj musimy ogólnie zrobić. Tutaj chyba ogólnie do sprzedaży nie mamy nic. Dobra, na spokojnie, po prostu na spokojnie tutaj wszystko trzeba sobie ogarnąć. No bo też muszę sobie przypomnieć, co my to robiliśmy w ogóle, tak? Na jakim etapie skończyliśmy i co my skończyliśmy, tak? Więc tutaj to jest tak, wiecie, dość spory remont moim zdaniem. No bo takiej sobie po prostu ta dana osoba zażyczyła. Jeden. No i tu, dobra, tutaj już mamy, tu nie możemy, tu nie możemy. Czyli to jest na takiej zasadzie, dobra, to jako posprzątać. To mnie już bardzo zadowala. Bo automatycznie mamy dużo mniejszą robotę niż to się zapowiadało. Odłożmy może tą księżyczkę gdzieś na bok, elegancko gdzieś na biurko. I tutaj mamy ogarnię. Tutaj jest kwestia też sprzedażowa, widzicie. Jakieś pluszaczki, jakieś zabaweczki. Musimy posprzedawać łóżek. Oczywiście nie. Tapety. Jakieś tutaj zabaweczki tak samo musimy posprzedawać. No dobrze, tak sobie narzucili i tak to wszystko będzie elegancko rozumiane. Dobra, tu mam jakieś plamy. Tutaj chyba nie mamy drzwi do sprzedania, tak mi się zdaje, to nie. Tutaj drzwi zostają, tu zostają. Tu coś jeszcze mamy do sprzedania, tylko muszę zobaczyć dokładnie co. Bo tu mi wszystkiego nie pokazuje. Jest 8 rzeczy do sprzedania. Tutaj. Bo to w ogóle połączyło mi się jedno z drugim. To mnie zastanawia, czemu się to tak zrobiło. No ale nie wnikam do takich rzeczy typu gdyby. Tu jeszcze mamy żelazo. Dobra, tu mamy ogarnięte. Tu się bardzo z tego cieszę. Czy tutaj coś będziemy musieli zrobić odnośnie. No, to jest malowanie, tu jakieś burzenie. To my trochę już ogólnie robiliśmy z tego, co mi się zdaje. Tak, kurza motka mi się zastanawiam. Dobra, tu mamy zburzyć. No, tu tak coś mi się świta, że jednak coś tutaj było na rzeczy pod tym względem. No i teraz przypominam się, że chyba to już raz robiliśmy. Nie wiem. Po update'cie coś tutaj się pokręciło. Nie wiem, lecz się domyślam. Chyba, że ewentualnie ja coś tutaj pokręciłem i w ogóle wziąłem nie tą misję, co potrzeba. Też tak może być. Po prostu człowiek jest, jeśli ktoś człowiek nie robi, to może być nieomylny. A jeśli ktoś robi człowiek, to może raz być konkretnie omylny. No. Życie. Po prostu, proszę Państwa, życie, tak to ujmę. I musimy to dobrze to wszystko ogarnąć. Trochę tego burzenia będzie. Nie trochę, a dość sporo. Tutaj chwycimy od góry. Tak.
Zobaczmy, bo to mamy jeszcze jakąś ścianę. No, jest trochę. Jest trochę burzenia. Może próbujemy tak zrobić, żebyśmy dzisiaj to zrobili na odcinku. To by mi bardzo dobrało. Zobaczcie, ile tego burzenia w ogóle jest. Czytałem coś do burzenia? Nie, tutaj to chyba raczej nie mamy nic. Czy coś tu jeszcze jest? Tak ogólnie chcę zobaczyć. Trochę tu jest zimne. Dokończ powierzchnia, to nie jest na tej zasadzie chyba góry, z tego co mi się zdaje. Tak, to jest wszystko tutaj odnośnie tutaj strony, czyli na przykład musimy posprzątać. To nie to, chciałem tu wziąć. Posprzątać tam całą podłogę trzeba, żeby jednak tu ten bajzer cały ogarnąć. Czy ja nie muszę też przelać tego dymanu? Nie, tutaj dymon jednak zostaje. Dobrze. Tu się nic nie dzieje. Tu trzeba po prostu wszystko elegancko ogarnąć, tak jak tutaj nasi mini państwo sobie zażyczyli. Tu gdzieś te plamy jeszcze poginęły. Dobra. Tu jest plama jakaś pod dywanem. Co z jednej strony jest zimne. I mi chyba przesunąć? Nie. Dziwne troszeczkę jest, ale nie wnikam. Tak jak prosili, tak trzeba tu wszystko zrobić. Mam jakieś śmieci, których ten szczerze nie widzę. Dobra, tu widzę. Dobra, wszystko już łódku się tu ogarnia. Dobra, tu mamy. Mamy te płytki. Płyteczki oczywiście. Zdaje mi się, że już robiliśmy, no ale... nic na to nie poradzę, że tak to się zrobiło. Życie się snuciło. Czekajcie, i tu powinno być jeszcze tylko tak. Ojciec mi wyszło chyba, tego co widzę. Dobrze, czyli mamy tak zrobione. Musimy teraz sobie sprzedać i musimy malować teraz no, ściany, z tego co widzę, i to dość sporo ścian. Zresztą, może wsadzimy. No, że nie aż tak sporo. Myślę, że jednak puszka farby. Puszka? No, powiedzmy to puszka farby, tak? Nie wiem, że chyba w ogóle zaznaczyć tego co widzę. Czy ja mam jakieś osiągnięcie odblokowane, czy mi się tylko zdaje? Może tak, może nie, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Pyk, lecimy, mało ważne, żeby robota była elegancko dla naszych klientów zrobiona. O, teraz to jest robota, proszę państwa. Cyk, 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 elegancko, cyk, lecimy. Tu, pik. Pik, koniec farby oczywiście, no bo co by innego. Pik. Czy my to robimy do końca? Możemy skończyć zlecenie, ale jeszcze tego nie chcę zrobić, bo chcę to skończyć do końca. I coś tu chyba jeszcze zostało. Tutaj. Tu nam jeszcze kawałek zostało. Dobra. Czyli tak tu mamy ogarnięte. Dobra. Tutaj możemy sobie teraz pokupywać rzeczy, które nam są potrzebne. Tylko teraz kwestia montażu. Czyli musimy iść na górę, bo to jest jakoś... Ale to też tak trochę chillowo, bo ja co w obrękach teraz zapierniczać. Ona to wygląda, że pobiega teraz opierniczać. Ojoj, tutaj mi nie wyszło jak trzeba. Mam jeszcze okna. Tutaj tak właśnie, teraz jak tak trudno zrobiłem, to teraz trochę nie przemyślałem tego wszystkiego. No dobra, jakoś po bolce pójdziemy. Chyba jakoś nam się tu uda, co? Proszę państwa. Dobra.
Tu mamy, słyszę jako donaci, a tu mnie zastanawiamy, czemu mam tak mieć zrobiony ten antresola zbyta? W sumie to dokładnie milion, to może i antresol tak zrobili. Nie wnikam, to proszę Państwa, tak to jest zrobione, dobra. No antresola normalnie QBHB to tego. Kazie, mam takie śmieci jeszcze, śmieci pokazuję, ale nic nie widzę. No, lecimy dalej z kupnem. Rzeka dus. Tego tu jest donaczyń chyba. Rzeka donaczyń, dobra. Spokojnie. Tutaj sobie wszystko zaraz ogarniemy. Wszystko sobie tu ogarniemy na spokojnie. Napa komfortowa. A niech tak będzie. Tak, robiliśmy to na 100%. Czyli powtórzyłem. Mogę powiedzieć misję, tak? Misję, zadanie, no jakby tam to nazwał. Cyk. Nie, tak będzie dobrze, ale jak mi to pasuje. Dość ładnie powinno wyglądać. Muszę tak dobrze utrafić, żeby te na te światełka fajnie wyglądały. Trzy. Jeszcze jedno mi gdzieś pokazuje, że muszę zrobić. No i tutaj nie będzie też piąte. Piecyk. Szafka. Jednak szafki tu nie postawię tak blisko. Tak powiem. Czekajcie, bo nie muszę kupić stołu. Muszę też jeszcze kupić jeszcze stół. No i właśnie o to mi chodziło. Jest stołu i jest krzesełka. Więc ta krzesełka trzeba sobie dostawić tutaj na naszej pięknej podłodze. Dobrze, dobrze. Cyk. No i jeszcze musimy zostawić tutaj. Mamy taką jadalnię zrobioną gotową. Dobra. Stolik kawowy. To wiadomo, stolik kawowy to musi być do kanału. Płotek. Płotek to jest potrzebny tam na górę. Tu na razie nie będę tego robił. Płotek będzie po prostu, będziemy szli tam pewnie dokończać, no to tam raczej pójdziemy i sobie to dokończymy później. To tu przy chlebaku sobie postawimy. Czekajcie, co my tak mamy tak naprawdę, naprawdę? Doniczka. Ekspres do kawy. Ekspres do kawy, dobra. Doniczka, no to jeszcze musimy tego kwiatka sobie tu zadzić. Czy nam to tak wypali? No wypalił w pewnym sensie. Wieszak stojący, dobra. Wieszak stojący, czyli powiedzmy tu musi być tu. I wejście będzie oczywiście. Doniczka ścienna. Ścienna. Tylko teraz gdzieby to tak... Można było nie dać. Tak, powiedz mi. Tak. Nie, czemu nie? Jakieś winorośla? Tylko kurwa, nie mam te winorośla dać. No poczekajcie, tutaj to mnie już... zagieł. No czego mam tu dać? Gdzie tu dać? Czekajcie, no bo tutaj teraz hipotetycznie tego nigdzie nie mogę dać. Więc to muszę ominąć. Po prostu to muszę ominąć, bo nie wiem jak to mam zrobić. Same kurunaki tutaj nie wiem, jak to zrobić. Dobra. Oj, to nie tak miało być. Też nie tak. Oj, tutaj może być ciekawie zrobić. Dobra. Mamy dwie rzeczy. Tutaj to nie wiem o co chodzi, jak to zrobić. I tego nie mogę zrobić. Ewidentnie.
Pyk. No kurza motka. Nie to. Muszę ją rozpakować. Dobra. Mam jakąś tapetę, nie wiem co to jest w ogóle. Pyk. Ja się walki z czym. Dobra. Dobra, nie będę się dużo. Dzisiejszy odcinek był to na tyle. Jeśli takiego już nie mam, gdzie spodobać, to ja pojawię komentarz, dzięki za oglądanie. I zobaczcie następnego odcinka. Na razie, cześć.